Morele wyglądają ładnie. Chciałem w sumie jedną poczęstować się jedną. I to jest Karol z buta po planecie. Dzień 13, godzina 10:56. No i dobra, dzisiaj na szczęście już świeci słońce. Teraz moją misją aktualną jest wysuszyć rzeczy. Tym razem na szczęście zrobiłem to, bo ostatnio przy pierwszych dniach, jak padał deszcz i używałem płaszczu przeciwdeszczowego, to mokrego go spakowałem do woreczka, który jest do niego przeznaczony. I powiem wam, że jak dzisiaj go zacząłem używać, to troszeczkę nieprzyjemnie pachniał. No ale to wyjdziemy z tego, bo jak się teraz wysuszy dokładniej, to będzie dobrze. Tu mam namiot, bluza też się suszy, bo prawda jest taka. Tutaj też już końcówka rzeczy wybieram do końca. Bo prawda jest taka, że aktualnie koszulkę mam już totalnie kompletnie suchą, ale jeszcze czy dresy, czy buty, to buty nie dość, że mam mokre, to są strasznie, strasznie nieczyste, strasznie brudne, bo trasa, którą wczoraj szliśmy, była kompletnie z gliny, tam gdzie mówiłem, że jeden krok stawiam do przodu i pół cofam się do tyłu, to była gliniana trasa i jak widzicie za mną teraz, bo tego jeszcze nie pokazywałem, tak naprawdę to, mimo to, że na szybko, to tak naprawdę to mamy tutaj świetne widoczki. No ale to nie na darmo, wybierałem najwyższy punkt ze względu na to, jesteśmy właśnie na najwyższym punkcie sadu jabłecznego, ze względu na to, żeby tutaj nie zbierała się woda. I tutaj jak podchodzimy do brzegu, to wyłania się nam taki widoczek. Naprawdę jest tu hektary, hektarów pól różnego rodzaju, owocowych. No nic, dobra, trzeba będzie dalej się pakować. Jestem już po śniadanku. Dzisiaj jest dobrze. Tylko fajnie by było, żeby te dresy wyschły, bo no, nie jest to za komfortowe. Godzina 12:29. Wyszedłem z miejscówy, ogarnąłem się. Prawda jest taka, że słońce świeci na tyle intensywnie, że praktycznie wszystko mi wyschło. Może troszeczkę mam rzeczywiście wilgotne buty, ale póki do Sandomierza dojdę, to raczej już wszystko będzie znowu suche. Sandomierz. Z tej miejscówy mam 15 km do Sandomierza, planuję zajść do galerii handlowej w Sandomierzu i kupić drugą koszulkę high-tech. I może ewentualnie coś jeszcze, chciałbym uzupełnić też zapasy żywnościowe, bo mam tylko jedną rację. Także dzień pełny roboty i dalej trzymamy się sadów jabłecznych, zaczynają się pola kukurydzy. Wiem w jakim kierunku idę. Teraz już mimo to, że idę troszeczkę pod górkę, to tak naprawdę metaforycznie jest już tylko z górki. Ho! Rzadko to spotykane jest, przynajmniej ja takich rzeczy nie widuję po drodze za bardzo, ale mamy tutaj sad morelowy. Morele wyglądają ładnie. Chciałem w sumie jedną poczęstować się jedną, ale wygląda na to, że są chyba niedojrzałe, bo nie są jeszcze wystarczająco miękkie, tak jak morele, które znałem do tej pory. Ostatnimi czasy zaczynam coraz intensywniej zastanawiać się nad czymś w stylu solarnego powerbanka, solarbanka czy solar baterii, jakieś coś takiego, żeby to był mały płat takiego solarnego panelu, który jest połączony z takim powerbankiem, który się ładuje i tam ma różne wyjścia. Jeżeli używaliście kiedyś takich rzeczy, to dajcie mi znać, czy to w ogóle jest gra warta świeczki, bo naprawdę intensywnie się nad tym zastanawiam, bo jeżeli wyjdę już na Czechy z Polski, to zastanawiam się nad tym, czy nie będę miał czasami zbyt dużych problemów z energią, z ładowaniem tych całych powerbanków i w ogóle. Jest godzina 12:45, więc nie o to chodzi, że już noc, ale jest tutaj rzeczywiście ciemno. Podoba mi się to. Właśnie takie poboczne trasy są znacznie lepsze niż te wszystkie krajówki, których idzie się poboczem i tylko ogląda martwe zwierzęta na poboczach, bo wszyscy tak się śpieszą. Nie. W każdym razie minąłem miejscowość Winiary, teraz jestem w miejscowości Winiarki. Do Sandomierza zostało jakieś 12 km około. Uzupełniłem w sklepie zapasy żywności, ale tak, żeby wystarczyło to dosłownie na nawet nie do końca dnia. Uzupełniłem też u sympatycznej rodzinki jakieś zapasy wody. Uzupełnili mi 2,5 dodatkowych litrów wody i to nie dostałem żadnej kranówy czy coś takiego. A jak to zażartowali, dostałem święconą wodę. Jest to woda z jakiegoś tam źródełka, to jest, nie wiem, z jakiegoś źródła na K. W każdym razie jak spytałem się gdzie to, bo mówił mi pan, że mogę się tam nawet rozstawić z namiotem i w ogóle, to mówił, że jest to za Sandomierzem. Sandomierz, 8 km, to jest roboty na jakieś około 2 godziny, może maksymalnie 2,5, jak postanowię sobie zrobić w międzyczasie przerwę obiadową,
Także jednak to jest jak najbardziej dziś do zrobienia i myślę, że jeszcze wyjdę z Sandomierza i sporo przejdę. Nie ma słońca, nie ma skwaru, jest lekki wiaterek, jest dosłownie idealna pogoda na taki spacerek. Tak wydaje mi się, że może i tego nie było widać ze względu na to, że leciałem pod światło z kamerą, ale w każdym razie był to znak pokazujący Sandomierz, czyli jesteśmy na miejscu. Jest godzina 16:33. Okolice nie wyglądają tak jak typowo sandomierskie, gdzie te wszystkie są jakieś, nie wiem, pałace, królestwa i inne rodzaju rzeczy, bo jesteśmy dopiero na poboczu. Może nie będę wiele podróżował tam w środku tego miasta, bo godzina się robi już troszeczkę późna. Ja chciałbym jeszcze właśnie, tak jak wspominałem, zajść do galerii handlowej, żeby kupić tą koszulkę high-tech do sklepu Martes. Jest godzina za 5:18, także muszę się w tym Sandomierzu streszczać, bo nadal nie byłem w galerii handlowej, jeszcze nie zaszedłem do Martesa, czyli okazuje się, że nawet jeszcze nie jestem w centrum, ale to tak zawsze z dużymi miastami właśnie bywało, dlatego ich unikam w ogóle. Byłem teraz w Biedroneczce, uzupełniłem sobie zapasy żywnościowe i jak zawsze z tymi biedronkami, ja zaszedłem tam tylko kupić małe co nieco, to tutaj i powiem wam, że plecak pęka mi w szwach. Zaraz będziemy w tej galerii handlowej i trzeba będzie zawijać z tego Sandomierza jak najszybciej, bo może być późno, zanim ja znajdę coś, jakieś miejsce na nocleg. Dobra, mamy to znalezione. Teraz trzeba znaleźć sklep Martes, kupić koszuleczkę i wypierdzielać stąd jak najszybciej. Chyba pierwszy raz... O, mamy to! Mamy to, jest na miejscu. Chyba pierwszy raz od 2 tygodni jestem w tak zatłoczonym miejscu. Elegancko, jest na miejscu. Teraz trzeba znaleźć odpowiednie rzeczy i dalej w drogę. No i dobra, mamy to, koszuleczka jest nabyta. Wychodzimy stąd jak najprędzej. Jest godzina 6:30. Także trzeba wręcz wybiegać z tej miejscowości, z tego Sandomierza i lecieć dalej. Na trasie, jestem na trasie 79 krajowej. Idziemy w stronę Katowic. Już patrzyłem na mapie. Jest do Katowic jakieś 223 km. Co to było, nie? Nie no, to parę dni dobrych zajmie. Ciekawe, co będzie się działo po drodze, bo... bo trochę trasy jest. Można powiedzieć, że prawie tyle, co do tej pory zrobiłem. Tak jest. Mówi Karol. Z buta po planecie. Niedawno temu gadałem z dwoma pańmi, których jak pogadaliśmy, powiedziałem co tam i jak tam, opowiedziałem coś tam właśnie o kanale i vlogowaniu, to jedna z nich skomentowała to w taki sposób, że szkoda, że ma męża już. Bo by chętnie mnie zabrała ze sobą. I po prostu tymi właśnie słowy podbiła mi nieco ego. Dobrze. No. Jest godzina za minutę 20, także zdawałoby się niby, że dość późno, jak na dzień dzisiejszy znalazłem miejscóweczkę, ale właśnie tak jak mówię, jest znaleziona, jest tutaj pięknie i cieszę się naprawdę, że jest jeszcze lipiec ze względu na to, że jakby był już sierpień albo wrzesień, to po prostu byłoby już dość ciemno. O, mamy idealnie zachód słońca. W sąsiedztwie będę mieszkał co najwyżej z zajączkami. Jeden pan, który mi doradzał te okolice, powiedział, że mogłyby tutaj tu być też sarny, ale jakby nie wydaje mi się. Z mojego doświadczenia wiem, że to nie są tereny, na których sarną by było dobrze. I to jeszcze jest koło nas. Jest rzeczka, jest płytka. Wydaje mi się, że mniej więcej może do kolan, może maksymalnie do pasa. Także wydaje mi się, że z niej skorzystam, ale już nie dzisiaj, a jutro. Ze względu na to, że jakbym teraz skorzystał z rzeczki, to ewentualne ubrania, takie jak czy majtki, czy coś takiego, nie zdążyłyby po prostu wyschnąć przez noc, to by było nie bardzo tak. A jutro będzie można się schłodzić i orzeźwić. Także dobranoc! Dzień dobry. Dzień 14, godzina 10:18. Kolejny dzień, którym zawiodłem się na radarze pogodowym. Tak jak ostatnią noc spędziłem, nie tą co teraz, tylko ostatnią noc spędziłem, kiedy radar pogodowy zapowiadał mi ulewę na noc, to nie miałem w ogóle żadnej kropelki, było sucho, czyste niebo i w ogóle, a z drugiej strony ta noc zapowiadana była tak, że będzie czyste niebo i bardzo ciepły poranek. Myślałem, że będzie gorąco, że skorzystamy tutaj z rzeczki, ale jak widać niebo wygląda w taki sposób. Nawet czasami spada na mnie jakaś to kropla, to coś tam. Nie można nazwać tego deszczem, ale jest nieciekawie, niekomfortowo. Podchodziłem do tej rzeczki,
i tak pytałem siebie, Karol, czy ty na pewno tam chcesz wchodzić? Odpowiedź brzmiała nie bardzo, bo jest dość chłodno. Chciałem pozmieniać wszystkie rzeczy, ale to będzie cienkie. Wydaje mi się, że dzisiejszego dnia postaram się znaleźć jakąś tańszą noclegownię, coś w tym stylu i może tam wszystko ewentualnie sobie przeprać, wykąpać się i może uda mi się pomontować jakieś filmiki i wrzucić na YouTube'a. Także dzisiejszy cel będzie jak najszybciej znaleźć jakąś noclegownię, żeby już od jakiejś nawet 16 się zakwaterować i pobyć tam do następnego dnia, nawet do południa. To może w taki sposób uda mi się, nie dość, że właśnie mówię, że wykąpać się, wszystko przeprać, no to jeszcze coś tam zmontować. A, i jeszcze warto dodać, że jak radar pogodowy zapowiadał mi czyściutkie niebo, piękny poranek i w ogóle, to o 3:48 przebudziłem się ze względu na to, że lał bardzo mocny deszcz i musiałem zapinać tropik, bo wcześniej to zostawiałem to z siatką i jeszcze ścianą sypialniową i zapinałem tropik, żeby było w środku duszno. Nie no, zapinałem go po to, żeby po prostu nie przeciekało mi do środka. Jest godzina 12:16, wychodzimy z miejscóweczki. Planuję popytać po prostu ludzi, czy wiedzą coś o jakichś właśnie jakichś pokojach, noclegowniach do wynajęcia, bo chciałbym bardzo dzisiaj z tego skorzystać i w końcu zacząć to jakoś napędzać, tego YouTube'a całego. Piękny dzień, jak widzicie, pogoda jest coraz lepsza, właśnie to się wszystko rozrzedziło, te chmury gdzieś poszły hen daleko stąd, wszystko właśnie wieje w tamtym kierunku, uciekają ode mnie, także będzie dzisiaj raczej piękny dzień, bo wiatr nie jest duży, więc nie będzie się to bardzo zmieniało. Pierwszy raz postanowiłem sobie użyć krótkich spodenek ze względu na to, że moje dresy już praktycznie powoli nie nadają się do użytku. Jeżeli ich nie wypiorę niedługo, to już nie będą bardzo ładne i ludziom coraz mniej będzie się chciało w ogóle ze mną słowo zamienić, bo po prostu po tych wszystkich wilgotnych dniach i w ogóle to strasznie wywaliło mi na nich sól. Już nie mówiąc o koszulce. Też mam na sobie dzisiaj już nową koszuleczkę tego high-techa, co wczoraj kupiłem, bo tamta już dosłownie miała rekordowe pasy soli na sobie. Nadają się tylko i wyłącznie do prania. To też jest cel, dla którego chciałbym właśnie wynająć jakiś pokój na dzień dzisiejszy. Agroturystyka nad Andruszkowianką. Zachodziłem tam już, zdążyłem zapoznać się z wszystkimi ludźmi, którzy tam aktualnie są. Okazuje się, że jest rzeczywiście jeden domek wolny. Ale jeżeli chodzi o właścicieli, to śmiechem żartem na nikogo nie trafiłem. Miałem problem też ze znalezieniem jakiegokolwiek numeru telefonicznego do nich. I nie wiem, jak gadałem tutaj z ludźmi, to dostałem telefon do pewnej kobiety, co tutaj właśnie tym się zajmuje. Ale co się okazuje, że pojechała do szpitala akurat chyba rodzić. Także niesamowity zbieg okoliczności. Jest trudno, bo nie wiem za bardzo, co tutaj robić. Czy tu czekać rzeczywiście, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Siedzę już sobie z godzinę na czyimś prywatnym podwórku i nikogo tutaj nie ma. Fajnie jest. Nie no, prawda jest taka, że tu nie chodzi o to, że się wbiłem do kogoś na darmo, tylko właśnie jest to domek tych ludzi, którzy wynajmują tą agroturystykę, do której starałem się dobić, no ale niestety nikogo dalej nie ma i nikt nie odbiera i dalej nikt nie chcę współpracować, no to nic. Siedziałem tutaj właśnie jakąś godzinę, do tego czasu obdzwoniłem jeszcze 3 inne noclegownie, ale niestety każda jest zajęta, że już rezerwacje są i w ogóle i trudno będzie chyba cokolwiek dzisiaj znaleźć. No nic, trzeba będzie coś dalej szukać, może wyjdę jakieś z 10 km dalej, może coś się znajdzie. Zrobiłem sobie przerwę, jest godzina 16:36. No, sobie nogi odpoczywają, buty odpoczywają. Znalazłem sobie kawałek cienia przy sadzie jabłecznym. Kiedy patrzyłem, wychodząc już z tych sandomierzów całych i po dzisiejszej nocce, patrzyłem ogólnie na następną trasę, to następny przystanek będzie to miejscowość Pacanów. Pójdziemy odwiedzić Koziołka Matołka, który może już tam w końcu swojej opowieści zaszedł do tego Pacanowa i zrobili mu te podkowy czy coś takiego, czy co on tam chciał. Ja nie pamiętam. Jak wiesz dokładniej, to dawaj znać, bo jest to dość dla mnie interesujące, jako że Koziołek Matołek jest takim troszeczkę taką postacią, która jest trochę podobna do mnie. No bo postanowił po prostu z niewieloma rzeczami pójść w świat. No, mamy tutaj jakiś obiekt, który wygląda dla mnie jak czosnek, jakaś świątynia, nie wiem czemu kojarzy mi się z czosnkiem.
jest to może i obiekt jakiś turystyczny, ale tak jak wspominałem wcześniej, ja nie jestem żadnym turystą, więc nie będę tutaj wam pokazywał tych wszystkich obiektów. Jak coś będę mijał po drodze fajnego, no to rzeczywiście pokażę, ale tak nie mamy żadnego zamysłu turystycznego. Idziemy po prostu w taki sposób żyć, podróżować idziemy. To jest klasztor cystersów, z tego co pokazuje ten znaczek świetny. Aż mi się morda cieszy. Jest godzina w 6:30, aż mi się morda cieszy, bo pierwszy raz mam dosłownie do wyboru, do koloru. Jest tutaj sad wiśniowy. Mogę sobie w każdej alejce, której chcę, tylko się rozłożyć. Nigdzie nie ma żadnego widoku naokoło. Nic tu się nie dzieje. Mało tego, dlaczego mówię, że do wyboru, do koloru, bo tamten obszar jest bardzo ciekawy. Ze względu na to, że tutaj zaczynają się jakieś taki mikrolasek mieszany z liściastymi i iglastymi. Tam jest fajny kawałeczek łąki. Ja aż to jeszcze raz powtórzę, ale tu jest normalnie trawka jak w parku, kurde. O, tam gdzieś, najprawdopodobniej gdzieś tam podążamy i tam dzisiaj się gdzieś rozbijamy, gdzieś tam, o. Bardzo sprawnie i szybko znaleziona miejscóweczka, a poza tym radość też wynika z takiego czegoś, że szedłem niedawno, wyszedłem z miejscowości Koprzywnica i wychodząc tam zrobiłem malutkie zakupy w Lewiatanie, jakieś tam spożywcze dodatki, żeby, nie wiem, jakieś sałatkę czy tam pastę jajeczną, żeby po prostu było nie sam chleb z mięsem, bo to się troszeczkę potrafi znudzić. I mało tego, jak wychodziłem już ze sklepu, to jechał, no oczywiście ja tam setki tych samochodów z naprzeciwka mijają mnie codziennie, każdego dnia. Niektórzy tam się potrafią w głowę pukać, czy coś takiego, że co ja robię. Niektórzy nawet czasami trąbnąć, jak wspominałem w jednym z pierwszych odcinków. Ale dzisiaj spotkałem się z najrzadszym gestem, bo rzeczywiście to bywa, ale jest bardzo, bardzo rzadkie. Mniejszym, kobieta po prostu jechała z samochodem z dziećmi. I nie wiem, może miała jakieś 35 lat, coś takiego. I tak dała mi do zrozumienia, że wykonuje gest pokłonu, dzień dobry, szacunek, że aż po prostu morda mi się uciszyła. Mam nadzieję, machnąłem jej ręką, ale dość późno. Mam nadzieję, że gdzieś tam już od tyłu zauważyła w lusterku, że również ją pozdrawiam. Pozdrawiam was wszystkich, którzy mnie pozdrawiają w tej trasie. Bo takie coś mi naprawdę ładuje energią pozytywną. Jest o wiele łatwiej. Ogólnie moja strategia na szukanie miejscóweczki jest taka też, że chciałbym być osłonięty ze strony wschodniej, ze względu na to, że nie chcę po prostu, żeby następnego dnia, kiedy poranek będzie gorący czy coś takiego, to nie chcę, żeby nagrzewało mi to namiotu, bo już miałem nieraz takie poranki, w których po prostu siedziałem w tym namiocie i się normalnie nie nakryty, nie nic i się dosłownie pociłem, ciekło ze mnie. To nie jest, to jest druga strona skrajności. Marzniesz albo aż pocisz się w tym namiocie. O, mamy kawałek trawniczka. O, tak jest. I tutaj będziemy się rozkładać gdzieś. Także mówi do was Karol z buta po planecie. Dobranoc! O, zanim jeszcze pójdę spać, powiem wam pewną ciekawostkę. Czy wiecie, że ogólnie gatunek ludzki nie jest pierwszym, który zajmował się rolnictwem? Mamy tutaj właśnie mrówki, które dawno, dawno, dawno przed ludźmi jeszcze zajmowały się rolnictwem. Jest to specyficzne rolnictwo. Mamy tutaj pasterza, który właśnie biega. Hodują mszyce. Mrówki robią to w taki sposób, jak one hodują to. Sprawiają, że mszyce nie mogą stąd uciekać. Jeżeli któreś jakby się zaczynają przemieszczać, to one je z powrotem do tego jakby gniazdka sprowadzają. Tak naprawdę to dla tych mszyc mrówki ucinają skrzydełka po to, żeby były jeszcze mniej mobilne. No i to są takie po prostu, to jest takie swoiste farmieniem mszyc. Pasterz biega i tam opiekuje się tymi mszycami, jeszcze dokarmia je i coś tam robi. Niedługo będzie pewnie zawijał na chatę, tak jak ja, bo już jest właśnie czas najwyższy. Także jeszcze raz dobranoc!